Cześć, imię Janka, mam 42 lata, jestem żoną, jestem mamą dwójki dzieci, 21-letniego syna Wiktora i 11-letniej córki Sary. Mam nadzieję, że was nie zanudzamy. Ja wam szybciutko opowiem moją historię. Moja historia była dużo bardziej dramatyczna niż Damiana. Chcę wam powiedzieć, do czego mogą nas doprowadzić nasze decyzje w życiu. Mianowicie mogą nas doprowadzić do tragedii, jak i też do sukcesu. Ja w wieku niespełna 16 lat zdecydowałam, że zwiążę moje życie z człowiekiem, który zamordował drugiego człowieka, z przestępcą. I wiedziałam o tym. Wiedziałam, że zamordował człowieka i zdecydowałam, że chcę z nim zamieszkać. I miałam niespełna 16 lat i wyprowadziłam się ze swojego domu. I może to się wydać takie dziwne, ale moi rodzice nie mieli autorytetu w moim życiu. Więc ja po prostu wyprowadziłam się z mojego domu i zamieszkałam z Arturem. Tak miał na imię, ten chłopak. I dzisiaj, z perspektywy czasu i w tym wieku, w którym jestem w stanie ubrać te rzeczy w słowa. Dlaczego tak zrobiłam? Dlatego, że pomimo to, że wychowałam się w domu, gdzie była mama i tata, to tak naprawdę nie doświadczyłam miłości, wiecie, dużo rzeczy możemy mówić i tak dalej. Natomiast proza życia, nie doświadczyłam miłości, a akurat Artur zaprezentował w tamtym czasie coś takiego, co mnie do niego pociągnęło. I ktoś może powiedzieć, no wiesz, ale zamordował człowieka i ty się wiązałeś z przestępcą. Tak, ale dla mnie był dobry. Akurat zaprezentował coś takiego, co mnie po prostu do niego pociągnęło. I chcę wam powiedzieć, że to była bardzo zła decyzja. To była bardzo zła decyzja w moim życiu. Na tamten czas, ponieważ moje życie bardzo szybko znalazło się w takich naprawdę tarapatach. Ponieważ życie tak naprawdę z przestępcą, musicie sobie wyobrazić, jak to życie wyglądało. Ja bardzo szybko zorientowałam się, że to, co mi się na początku wydawało, że Artur jest w stanie zapełnić jakąś pustkę w moim życiu, że jest w stanie być dla mnie ojcem, że to jest jedno wielkie kłamstwo, że to jest jedna wielka iluzja. Że ja po prostu źle zdecydowałam. Że ja źle zdecydowałam. Żałowałam też, że nie posłuchałam innych ludzi i że w ogóle uciekłam z domu i że związałam moje życie z Arturem. I chcę wam powiedzieć, że w wieku niespełna 19 lat urodziłam syna. Nie żałuję tego, dzisiaj jestem szczęśliwa. Życie Artura z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na roku było coraz gorsze, ponieważ zło potęguje. I na początku widziałam tylko tyle, że Artur zabił człowieka i tak dalej. Natomiast potem przypatrywałam się coraz gorszym rzeczom. Zobaczyłam, że tak naprawdę żyje z człowiekiem. Z pierwszych stron gazet. I że w ogóle jest to zrobiące mamy grupy przestępczej. Bardzo się bałam. Bardzo się bałam, ale też z drugiej strony nie bardzo wiedziałam, jak mam z tego wypłynąć. Wiedziałam, że jest potworem. I jakiś taki mit o tym, że on uratuje moje życie i że będzie takim, wiecie, panem księciem, w ogóle ojmą. Zobaczyłam, że moje życie jest w strasznych oprawach. Byłam bardzo młodą mamą, która nie bardzo wiedziała, co ma w ogóle zrobić. Ja pochodzę z małego miasteczka w tamtym czasie. Ja nie miałam się komu poskarżyć. Nie miałam co powiedzieć policji, ponieważ policja była skorumpowana. Nie mogłam nic powiedzieć mojej mamie, ponieważ moja mama mówiła do mnie, no ale wiesz, masz pieniądze. Czego ci więcej brakuje? Ja się bardzo bałam. W naszym domu były składane bomby, przygotowały się siedzieli chłopcy, że tak powiem, lekko mówiąc, z grupy zorganizowanej i planowali różnego rodzaju napady na tiry i tak dalej. Ja wiem, że to, co do was mówię, to jest jak z filmu, ale to jest jak z filmu. Moje życie jest jak z filmu. I to był jeden wielki dramat. I nie chcę wam mówić, jak było bardzo źle, ponieważ było bardzo źle. I przyszedł taki moment w moim życiu, że ja byłam tak umęczona życiem z Arturem. Byłam
tak zdeprecjonowana. Bałam się tak, że nie wiem, czy z was ktoś się bał bardziej niż ja. Kiedy nasz syn miał niespełna 7 miesięcy, do naszego miasta przyjechała jakaś taka inna grupa, która wydała wyrok na Artura. I przyjechali do nas, do domu i chcieli nas zabić. Dlatego mówię dla was w ogóle o swoich decyzjach. Do czego doprowadziły mnie moje decyzje? To były głupie decyzje, które mnie doprowadziły do tragicznych sytuacji. I pamiętam, jak przed moim domem stało kilku facetów, którzy przyjechali, żeby nas zabić. Artur w mieszkaniu trzymał pistolet, a ja trzymałam za twarz syna naszego, żeby nie pisnął. Powiedziałam, że jak piśnie, to oni będą wiedzieli, że my jesteśmy w domu. I po prostu nas zabili. Chcę wam pokazać, do czego doprowadziły mnie moje decyzje. Ponieważ tak jak wy kiedyś byłam w takim wieku i mi się wydawało, że wszystko wiem, że potrafię decydować o swoim życiu, że jestem taka mądra, że w ogóle wiecie, że rodzic w ogóle nie może mi powiedzieć nic mądrego, że pedagog w szkole nie może mi powiedzieć nic mądrego, że nauczyciel nie może mi powiedzieć nic mądrego. I kiedy już tak miałam bardzo dosyć tego życia z Arturem, zawołałam gdzieś tak wewnątrz siebie. Mówię, Boże, nie wiedząc, że Bóg w ogóle żyje i że w ogóle może mi pomóc i że w ogóle może mi powiedzieć na takiego mojego życia. Mówię, jeśli tylko w ogóle jesteś, to, wiecie, jak ja powiedziałam do niego, to zabij Artura albo go zmieni. I wydarzyła się taka sytuacja, że Artur akurat gdzieś tam był, nie wrócił na noc. Zadzwonił do mnie i mówi, posłuchaj, właśnie mnie aresztowali. Miał do odsiadki taki krótki wyrok 10 miesięcy, który nie mógł sobie odroczyć. Inny jakoś tam sobie odraczał, a tego nie mógł sobie odroczyć. I zamknęli go na taki krótki wyrok 10 miesięcy. I ja bardzo byłam szczęśliwa. Wiedziałam, że odpocznę. W ogóle byłam zadowolona z tego, że w ogóle do tego więzienia zamknęli. I wiecie, nie minęło 3 miesiące i Artur napisał do mnie list. Napisał do mnie list, że poznał Jezusa. Że Jezus mu przebaczył jego grzechy i że on mnie prosi o przebaczenie. I wiecie, ja nie wiem, jak wy reagujecie na to, co my mówimy, ale ja dla mnie było w ogóle nieważne. Dlatego, że on mnie chciał kiedyś zastrzelić. Przestawił mi pistolet do głowy, ponieważ kiedy w domu ćpali, to ja zwróciłam uwagę, poprosiłam, żeby tego nie robił w domu. Chciałam mieć normalny dom. Mówi, nie, ja tego w domu. Wziął pistolet i strzelił. Dobrze, że nie było kurwa w magazynku. Jego brat zabrał z ręki pistoletu. I on pisze mi w tym liście, że poznał Jezusa, ale Jezus przebaczył mi jego grzechy. To w ogóle mówi, zwariował. Najpierw był tam tytuł, a teraz w ogóle zwariował na tle religijnym. I w ogóle mówię, jak teraz będzie wyglądało moje życie. Wiecie, bardzo wiedziałam, dokąd ja mam w ogóle iść, komu ja mam to w ogóle powiedzieć. I pamiętam, jak dziś w ogóle, te 10 miesięcy, wiecie, bardzo szybko minęły i po tych 10 miesiącach on wrócił do domu. I ja wielokrotnie widziałam jego powroty, bo ja mam w takim dużym skrócie opowiadam w ogóle swoje życie. Ja wielokrotnie widziałam jego powroty z więzienia. Ja nie wierzę w resocjalizację. Wierzę w nowe narodzenie, tak jak powiedział Damian. Wierzę w zmianę tu. Nie tu, tylko wierzę w zmianę serca. I ja wielokrotnie widziałam powroty Artura. On mi wielokrotnie obiecywał dobre życie. Wiesz, zmieni się. Będzie dobrze. Śmieję się, ja też się kiedyś śmiałam. Ja też się kiedyś śmiałam. Ale kiedy było mi bardzo źle, to w ogóle płakałam też. Wtedy po tych 10 miesiącach zobaczyłam, że w ogóle urodził zupełnie nowy człowiek. Zupełnie nowy człowiek. Pamiętam, jak kiedyś jak przyjeżdżali do jego koledzy. To wiecie, to nie byli koledzy spod kiosku. Tylko to w ogóle były jakieś takie osoby, które, wiecie, ja w gazetach czytałam o tych ludziach. I oni proponowali mu, Artur, chodź, wracaj do miasta, w ogóle zauważył, że te pieniądze do zarobienia. I pamiętam jak dziś, jak Artur siedział przy stole z tymi chłopakami i mówi, słuchajcie, ja zmieniłem swoje życie, narodziłem się na nowo, poznaję Jezusa, Jezus przebaczył moje grzechy. W ogóle jestem zupełnie nowym człowiekiem, ja w ogóle skończyłem z tym starym życiem. Wiecie, ja obserwowałam jego, tak jak wy teraz podejrzewam, obserwujecie nas. O czym oni w ogóle mówią? O Bogu się mówi tylko w kościele. Wiecie, nie. Nie, właśnie kiedy prawdziwie wierzymy w tego Boga, kiedy prawdziwie z Nim żyjemy, to w ogóle wiecie, to o Nim mówimy, to o Nim opowiadamy, my o Bogu, tym, którego poznaliśmy, opowiadamy na ulicach. Wiecie,
na ulicach, w więzieniach, w różnych miejscach, tam gdzie w ogóle, no to wiecie, chorzy potrzebują lekarza. I posłuchajcie, ja przez półtorej roku przyglądałam się życiu Artura. Jeszcze ten taką fajną rzecz, jak on wyszedł, to powiedział do mnie tak, posłuchaj, musimy wziąć ślub, bo to jest grzech, że my tak ze sobą w ogóle żyjemy. Ja mówię, grzech? A co to jest grzech? To było w ogóle dla mnie bardzo dziwne, wiesz, mówię, kurczę, nasz syn ma 4 lata, w ogóle ja tam zawsze jakoś chciałam zalegalizować ten związek, ale Artura nigdy na tym nie zależało. I on mówi, słuchaj, musimy wziąć w ogóle ślub, ja z tobą spać nie będę, bo to jest grzech. Rozumiecie? I ja przez półtorej roku przyglądam się Arturowi, przyglądam się temu, jak on żyje. Widzę, jak w realny sposób bandytom i kryminalistom odmawia współpracy. Nie chce z nimi pracować. Wiecie, byliśmy bogatymi ludźmi, mieliśmy kupę kasy, mieliśmy kupę samochodów. Policja nam to wszystko to zabierała, nie stało nam nic. Na moich oczach Artur, nie umiejący pracować, poszedł do pracy. Śmieje się do dnia dzisiejszego, że przesiadł się z BMW na różowy składek swojej mamy. Pamiętam, jak wstydziłam się wychodzić na miasto. Mówię, wstydzę się. W ogóle taki był fajny. A teraz jakiś taki mój mówię, może powiedzą, że pedał. Wiecie, znacie takie życie, jak się wstał człowiek, każdy mu to robić. Ja się wstydziłam wychodzić na miasto. Mówię, kiedyś w ogóle fajnie, niby, wiecie, w ogóle mi było źle, ale w ogóle dla ludzi było fajnie, tak? I tak przyglądam się jego życiu przez półtorej roku. I teraz powiem wam coś, co przeleżyło silnie. Z uwagi na to, że Artura życie było mocno opoczone w przestępstwach. Ja w ogóle kiedyś miałam firmę. Założyłam firmę na... urodziłam Wiktora i nazwałam tą firmę Wiktor. Ja zajmowałam się firmą reklamową. I przyszedł taki moment, że ja tej firmy w odpowiednim momencie jej nie zamknęłam. I kiedy Artur już był w momencie, kiedy brał bardzo dużo narkotyków i jego głowa już nie funkcjonowała i robił bardzo złe rzeczy, zdarzyło się tak, że na moją firmę wziął sporo ekskluzywnych samochodów i troszkę kredytów w banku. I się wydarzyło tak, że pewnego dnia do naszego domu przyjechała policja i nas aresztowali. Ale to już był wtedy wierzącym człowiekiem. Ja nie wiem. Przyznam wam, że nawet szydziłam z niego. Śmiałam się. Paliłam papierosy, dmuchałam mu w twarz. I tak mi się wydawało, że tak jest fajnie. Chciałam jakoś się zemścić. Jak mogłam, tak się zemściłam. I przyjechała do nas policja i aresztowali mnie i aresztowali Artura. Aresztowali mnie za współudział, posłuchajcie, za organizowanie grupy przestępczej. Zobaczcie, do czego mnie doprowadziły moje decyzje. Nie wiem, nie umiem ubrać w słowa, żeby wam przekazać, co ja wtedy czułam. Byłam już młodą mamą. Wiktor miał 4 lata. Pamiętam jak dziś. Artur przede mną stał. Wręczył mi do ręki 10 zł. Powiedział do mnie, nie bój się, wrócisz. I chcę ci powiedzieć, że ja realnie odczułam wtedy i widziałam w nim, że on się nie boi. Ja się bardzo bałam. Nie wiem, jak ty się bałeś. Jak wy się w ogóle baliście, ja się bardzo bałam. Ja w ogóle wiedziałam, że jestem w jakiejś czarnej dziurze. Że to jest jakby koniec, nie wiem czego, ale jakiś koniec. W ogóle policja, która mnie aresztowała, miała w ogóle dziewczynę, to w ogóle nie grzebisz się z więzienia. To jest w ogóle dramat. Ten człowiek ci w ogóle uczynił dramat. To jest po prostu jakiś dramat. Pamiętam, poprosiłam tylko wtedy, razem z Arturem poprosiliśmy tą policję, żeby Artura mama tylko wróciła z pracy, żeby groziło Wiktorowi, że pójdzie do izby, na izbę policyjną lub do domu dziecka. Chcę ci powiedzieć, że przez cały ten czas, przez te półtora roku, jak wam mówiłam, że obserwowałam życie Artura, on mi gruził tą Ewangelię. Mówił mi, Jezus umarł za swoje grzechy i zmartwychwstał. Oddał mu swoje życie. Tylko z nim jesteś w stanie być szczęśliwy. Tylko z Nim jesteś w stanie być żywa. Tylko On jest w stanie wypełnić pustkę w Twoim życiu. Ja się śmiałam w ogóle z tego. Ale kiedy jechałam z Kuta Kardelami, w tym radiowozie policyjnym, z perspektywą taką, że grozi mi naprawdę, grożą mi lata więzienia. Rozumiecie? To ja gdzieś wewnątrz siebie, nie robiłam tego na głos, nie krzyczałam w aucie, ale gdzieś w moim sercu
do Boga i mówię, jeśli jesteś żywy, powiem, że trup mi nie pomoże. Jestem w dramatycznej sytuacji. Martwy mi nie pomoże. Jeśli jesteś żywy, to proszę Cię, ja nie mogę iść siedzieć do więzienia. Tak bardzo się bałam. Bałam się o siebie i bałam się o mojego syna. I coś Ci chcę powiedzieć. Dojechałam do tej prokuratury. Prokurator na mnie spojrzał. Kazał mi usiąść. Policja rozkuła. Przede mną już znawał Artur. Artur wziął wszystko mi się i powiedział, żeby w tym wszystko wmiksował. I ten prokurator popatrzył na mnie i mówi, są dwa środki zapobiegawcze. Dozór policyjny i aresz. Wiecie, ja byłam kumata, ja się chowałam wśród kryminalistów, więc ja wiedziałam, że są środki zapobiegawcze. I tak sobie myślałam, ciekawie, jaki zastosuje wobec mnie. I powiedział do mnie, wobec ciebie stosuję dozór policyjny. Puszczam cię do domu. I wiesz, ja wewnątrz siebie wiedziałam, że po ludzku nie było takiej opcji, abym ja nie została aresztowana. I jak gdzieś w moim sercu zrozumiałam, że to ten Bóg, żywy Jezus, do którego ja zawołałam, spowodował to, że ja nie zostałam zamknięta do więzienia. Wtedy Artura aresztowali i widziałam Artura 3 lata i 3 miesiące. I zostało mi po domu bitwę. Pamiętam, że Artur wyszedł i mówił mi, że przepraszał Boga za grzechy. A ja w ogóle zaczęłam tą Biblię czytać sobie w domu. Mówi, została ta Biblia, którą w ogóle poczytam. I tak, wiecie, tak jak umiałam, tak sobie z tym rozmawiałam, wiesz. Nie jakąś w ogóle taką, nie jakimiś wykluczonymi w ogóle modlitwami, ponieważ one nie były adekwatne do tego, co ja przeżywałam. I zaczęłam do niego mówić moimi słowami własnymi. W ogóle mnie o to w tym wszystkim chodzi w ogóle. Jakie w ogóle nawrócenie, jakie nowe życie w ogóle wzwariowało. Ja nie umiem tego ugryźć, ale coś mnie ciągnie do czytania tej Biblii. I zaczynam ją czytać. Mówię, Boże, On Cię przepraszał za jakieś grzechy, a ja nie mam czego. Ja jestem w ogóle w tym wszystkim ofiarą. Czułam się taka sprawiedliwa, taka dobra. Rozumiecie? I przeczytałam w Biblii taki tekst, że jeśli facet spojrzy porządliwie na inną kobietę, winny jest grzechu cudzołóstwa. Rozumiecie? I w ogóle chcę wam dzisiaj powiedzieć, że ja w swoim sercu byłam grzesznikiem. Ja nie byłam taką osobą jak Artur. Ponieważ byłam mało odważna, żeby popełnić pewne rzeczy. Choć w swoim sercu cudzołożyłam z innymi mężczyznami. Wiecie, nie robiłam tego w realu. Byłam mało odważna. Ale w swoim sercu grzeszyłam. I ja sama we własnym pokoju klęknęłam i powiedziałam, Jezu, ja w ogóle Cię potrzebuję. Ja potrzebuję Ciebie jako Pana i Zbawiciela do mojego życia. I czy dasz to mu wiarę, czy nie? On przyszedł do mojego życia. W jednej sekundzie odszedł ode mnie lęk, który mi towarzyszył całe moje życie i który mnie pchał do tych decyzji głupich, które podejmowałam. Rozumiecie? I chcę Ci powiedzieć, że ten Artur, o którym Ci opowiadam, jest dzisiaj moim mężem. Zdecydowałam, że mnie przebaczy. I że będę dalej z nim żyła. I chcę Ci powiedzieć, że to jest realne. W ogóle Bóg pomógł w przebaczeniu Arturowi. Pamiętam, jak zastanawiałam się, Boże, jak w ogóle mam przebaczyć? Jak mam przebaczyć Arturowi? Jak mam dalej z nim żyć? I takie proste rzeczy w ogóle. A jak ja przebaczyłem Tobie? Przebaczyłam Tobie tak, że już nigdy nie wspominam Twoich grzechów. Nigdy nie wspominam Twoich grzechów. I dzisiaj ten sam człowiek, który sponiewierał moje życie, który mnie bardzo źle traktował, jest moim mężem. I chcę Ci powiedzieć z czystym sercem, że naprawdę się kochamy. Mamy dwoje dzieci i jesteśmy szczęśliwymi ludźmi. Ale chcę, żebyś się złapał to dzisiaj, że można być w takim miejscu swojego życia, że się wydaje, że się wszystko wie. Że się wydaje, że się wszystko wie. Wiecie, ja cały czas się uczę żyć. Chodzę z Bogiem. Nie opowiadamy wam o jakiejś tam religii. Opowiadamy wam w ogóle o żywym Bogu. Ja spotkałam Jezusa. On zmienił moje życie. Jestem nową osobą. I nieważne, w jakim dramatycznym miejscu swojego życia jesteś.
Nieważne, jak tobie jest źle. Nieważne, kto cię zranił. Nieważne, kto cię oszukał. Nieważne, kto cię zostawił. Wiesz, Słowo Boże mówi, że choćby cię matka i ojciec opuścili, i ja cię nigdy nie opuszczę. Kiedy się przyjmuje Boga do swojego życia, to się już nigdy stąd nie wybiera. Ale trzeba go najpierw zaprosić. To trzeba być w ogóle kozakiem, żeby zaprosić Jezusa do swojego życia. Wiesz, a kiedy on przyjdzie, to będzie w ogóle. Ja go zaprosiłam do swojego życia. I dzisiaj jestem szczęśliwym człowiekiem. Dzisiaj jest wdzięczny. Dzisiaj się nie boję. Dzisiaj tak naprawdę, wiecie, świat nam w ogóle proponuje różne rzeczy, tak? Ja w ogóle dzisiaj panuję. Ja z Bogiem w sercu panuję dzisiaj w swoim życiu. Zawołaj dzisiaj do mnie.